Cześć, witam na moim kanale. Jak co tydzień seria W fotelu o krypto, przegląd kryptowalut i newsów z nim związanych. No to zaczynamy, słuchajcie. Strona Litecoin Watch. No i po piątkowych, dosyć gwałtownych spadkach i w poniedziałek również, lekkie odreagowanie mamy. Troszeczkę zaczęło nam to rosnąć. Słuchajcie, Bitcoin jest po 51 tysięcy. ETH 4400, tutaj bardzo dobrze nawet w tej korekcie, która była Binance Coin sobie radził, w tej chwili jest 592 dolary. Oni wprowadzili teraz ten mechanizm, że będą palić te tokeny na bieżąco, więc poprzez tą decyzję podejrzewam, że też ten coin nie stracił tak mocno na wartości. Solana znowu wróciła na pozycję 200 dolarów już ponad. Co tutaj dalej mamy? No DOT nam spadł, było powyżej 40, mamy 29, więc jest co odrabiać. Luna jest na topie, słuchajcie, 72 dolary. Do all time high niewiele brakuje, bo 78 dolarów było all time high. AVAX jest w tej chwili poniżej 100 dolarów. KRO znowu zaczęło też powoli rosnąć, 65 dolarów. Bardzo dobrze sobie też radzi Matic, powyżej 2 dolarów w tej chwili. No i słuchajcie, najbardziej tutaj co mnie martwi, no to gdzie my go mamy? Aż nam uciekł daleko, daleko. W kosmos nam uciekł. Kosmos 24, słuchajcie, dolary, 25 dolarów. Także jest co odrabiać. Do 30 myślimy, musimy tutaj dobić. Także tak to wygląda, słuchajcie. Rynek wraca po tych spadkach. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Ta tendencja wzrostowa będzie dłużej, czy znowu jakieś odreagowanie i korekta nastąpi. No to znam, pokażę niedługo. Jak to będzie wyglądało? No zerknijmy sobie na overview w takim układzie, jak to wygląda. No i tutaj zróbmy sobie na 12. Tak, market cap, słuchajcie, no mimo tych spadków, nie, już teraz ją spa, zaraz zobaczymy. Tu mieliśmy w maj, to było 2,5, w tej chwili jesteśmy na 2,3. Tu byliśmy na 2,7. Dziesiątych. No i tutaj wiadomo, Bitcoin pierwsze miejsce, ETH i kolejne kryptowaluty, to się niewiele zmienia, myślę, że to przez długi okres czasu raczej tak to będzie wyglądało, aczkolwiek Bitcoin, jeżeli chodzi o dominację, no to zobaczcie, 39% jest dominacji Bitcoina, 21% ETH, tutaj na korzyść ETH, pomału ono sobie tutaj rośnie, słuchajcie, i zbliża się coraz bardziej do tego Bitcoina. No wiadomo, że Bitcoin tą pierwszą walutą był, natomiast tak widzicie, zmienia się to troszeczkę pomału. 4% mamy BNB. Dobra, zobaczmy sobie na trendy, jak to wyglądało. Jakie największe spadki, jakie największe wzrosty nam tutaj się pojawiły. Jakie coiny były w tych trendach. No słuchajcie, Biswap, proszę bardzo, jak wystrzelił nam. 68%, słuchajcie, dolar 68, to jest ta giełda zdecentralizowana Biswapa, tam troszkę się też pozmieniało, NFT-ki doszły, różne inne historie, także zaczynają pomalutku tutaj odżywać. Flow też tutaj na ustach widzę wszystkich, Nexo bardzo się fajnie dużo reklamuje, wszędzie widać te reklamy. I FitChai też nawet bardzo prawie Compound, tak to wygląda. Największe wzrosty, słuchajcie, co tutaj mamy, Prakty BitTorrents, to jest z tych tokenów, które znam. Tutaj mamy 59 i co tu jeszcze możemy mieć? Ciekawa w ogóle historia, zobaczcie, identyczne nazwy, BTT. I to jest BlockTrade i BitTorrent, ciekawe czy na bazie BitTorrenta sobie ten token, który też wyrósł, nie wiem, to trzeba było zobaczyć. I co tutaj dalej mamy? Spell mamy 87% na pierwszym miejscu, największe wzrosty Kowal. A spadki, słuchajcie, Edge 69%. To tutaj dalej mamy SPA, Switch.io 15% i tutaj inne tokeny, które spadają. No i tutaj nowe zupełnie kryptowaluty, które no ciągle przebywają tutaj. Słuchajcie, rynek po prostu przyjmuje wszystko. Także tak to wygląda. Zerknijmy sobie w takim układzie Crypto Fear and Greed Index. Byliśmy już na ekstremalnym, słuchajcie, strachu. Byliśmy na 16 punktach, w tej chwili dalej jest ten ekstremalny strach, ale już nam troszeczkę wzrosło, 25 punktów. W ostatnim tygodniu to był strach na poziomie 40%, a w miesiącu
No tutaj była chciwość na poziomie 73%. No jeżeli jeszcze przez parę dni, myślę, się utrzyma tutaj ta tendencja i spadków nie będzie, no to myślę, że gdzieś tu w okolicach 50 pewnie będziemy gdzieś mniej więcej się alokować. Pod warunkiem oczywiście, że nie będzie spadku. Crypto Bubbles, zerkamy sobie na Crypto Bubbles, nie będzie być dużo projektów, no właśnie tak jak widzicie, wszystko na czerwono, to jest ustawione u mnie tygodniówka, wszystko praktycznie rzecz biorąc na czerwono, tu DeFi Coin, słuchajcie, oni tutaj wprowadzili sobie stablecoina DUSD i jest tam możliwość przejścia w pule płynności do syntetycznych asetów z giełdy, tam jest Tesla, tam jest chyba Apple, tam jest wiele takich większych projektów z giełdy tradycyjnej i można sobie właśnie pulę płynności do tego stablecoina tworzyć i tutaj ten DeFi jest wymienialny na tego stablecoina, dlatego tak bardzo mocno tutaj urósł, sporo ludzi zaczęło po prostu te pulę płynności do tych syntetycznych asetów robić i wystrzał nam to pięknie zrobiło. Tutaj rzecz jasna zachęcam, oczywiście u mnie na kanale jest link do tej strony CakeDefi, macie $30 za darmo, także można próbować się tam rejestrować. Mamy Lunę, Luna bardzo ładnie cały czas pracuje, słuchaj, $70 tam jest. Matic mam bardzo fajnie tutaj urósł, ja tutaj pomalutku sobie sukcesywnie troszeczkę tego Matica zaczynam kupować. Nie są to duże ilości, ale widzę, że to się fajnie rozwija i tam troszeczkę sobie alokuje. No a reszta projektów, tak jak tutaj widzicie, wszystko na czerwono, także musimy czekać. Słuchajcie, jak rynek nam troszeczkę powróci. Zerkamy sobie teraz na Dabradar. Tu mamy ilości użytkowników. To jest NFT Play to Earn, blockchain gamy. Tu jest według ilości użytkowników. Na pierwszym miejscu macie Spiritlands. Drugie miejsce to jest Alien Worlds, 120 tysięcy użytkowników. CryptoMine, słuchajcie, tutaj niezły cyrk się zrobił. Mieliśmy token już w okolicach $800. W tej chwili tam jest chyba $16. Zleciało na łeb, na szyję. Ja się tutaj z tego projektu zdążyłem wycofać na poziomie $400 i już tutaj w ogóle nie działam, także było wielkie boom i jest wielkie boom, ale w drugą stronę. Trzecie miejsce Axie Infinity, tutaj 107 tysięcy użytkowników. Farmers World bardzo dobrze sobie radzi. Upland, słuchajcie, podejrzewam przez to, że bardzo dużo reklam się gdzieś tam pojawiało, to też przyniosło skutek. Mamy 52 tysiące użytkowników. I kolejne miejsca wyglądają w ten sposób. Zoo Crypto to jest projekt od Binance'a. Tutaj też dobrze sobie radzi. Zerkamy sobie w tej chwili, słuchajcie, na system Kosmosa, jak to wygląda, Kosmos ekosystem, tak jak mówiłem, teraz sobie świetnie radzi, idziemy cały czas do góry, Crypto.com też powraca pomalutku, Kosmos, no tutaj były największe spadki, ci co nie mieli Kosmosa, no to była duża szansa sobie ewentualnie dokupić po jakichś takich mniejszych cenach, nawet $22, w tym był taki moment, że było $22, w tej chwili jest $24, no pytanie, czy rynek jeszcze spadnie, no to wtedy wiadomo, że większa okazja zakupowa. No jak wzrośnie, no to znowu będziemy żałować, że żeśmy nie kupili poniżej $30, także trzeba tutaj przeanalizować. Kadena to jest kolejny projekt, który teraz za dwa dni planuję dokupić, jeżeli nie będzie jakichś gigantycznych znowu wzrostów, bo jest cena taka akurat atrakcyjna, jeżeli chodzi o mnie. No i słuchajcie, wiele projektów bardzo mocno zleciało, jeżeli chodzi o Kosmos Ecosystem. Tutaj w zasadzie wszystko było na czerwono, jak zerkamy sobie na 7 dni, może oprócz tutaj Terry, która sobie bardzo dobrze radziła, Anchor Protocol, natomiast tak widzicie, wszystko na 7-dniówkach to są spadki. I słuchajcie, tutaj nie ma na wykazie, nie znalazłem tutaj Juno, nie wiem czemu nie ma jeszcze dodanego Juno, ale 15 dochodzi moneta, myślę, że Juno jeszcze też przy okazji wejścia może nam tutaj troszeczkę wystrzelić. Zerkamy jeszcze raz na Play to Earn. I Play to Earn, no tutaj jest, jeżeli chodzi o ułożenie według kapitalizacji market capu. No i oczywiście Axie Infinity na pierwszym miejscu, przy cenie $108, no to mamy market cap na poziomie 7 miliardów, Decentraland na drugim miejscu, na trzecim Sandbox i na czwartym Gaia, tutaj Gaia bardzo dobrze sobie radziła, no teraz po tych spadkach wiadomo, troszeczkę token zleciał, ale generalnie na czwartym miejscu, no i kolejne projekty, które tu w Play to Earn działają i zerkamy sobie, słuchajcie sobie na newsy. I tutaj taka pogawędka, słuchajcie, na temat
Bitcoin czy złoto? Prezydent Salwadoru umieścił, słuchajcie, tweeta na Twitterze, wrzucił, że dokupuje znowu na tych spadkach, które były, Bitcoina. No i tutaj się wywiązała, słuchajcie, dyskusja pomiędzy dwoma panami. Jeden to jest właśnie prezydent Salwadoru, pan Bukelem, i drugi taki przeciwnik w ogóle kryptowaru, Peter Schiff. No i co on tutaj nam wypisuje, słuchajcie, niech nam się tylko to odświeży. No i debata została zapoczątkowana przez wiadomość, że Salwador po raz kolejny kupił dołek w dniu 4 grudnia. Tam prezydent napisał, że brakło mu 7 minut do zupełnego dołka, natomiast powiększyli swoje aktywa o kolejne BTC, 150 BTC zakupili za 7 milionów dolarów. Natomiast naczelny krytyk Bitcoina, pan Peter Schiff, odpowiedział na twicie, stwierdzając: nadchodzi więcej dołków. Ile pieniędzy podatników zamierza zmarnować? Także od razu była kontrofensywa. No i są zwolennicy, są oczywiście przeciwnicy tego rynku. No i odpowiedział następnego dnia, twierdząc: żadnych, już nie będzie więcej dołków. Także tak to wygląda, osiągnęli zyski z tego ostatniego zakupu w ciągu zaledwie 24 godzin. No, przy dołku zakupili, wiadomo, że przy 46 tak kupił, 48 już jest wyceniane, a w tej chwili już nawet 51, tak widzieliście. Pan Bukele poinformował Schiffa oraz swoją szerszą publiczność na Twitterze, że Salwador ma prawie 80 milionów dolarów rezerw złota. Także oprócz tego, że ma Bitcoina, to mają również złoto, czyli dywersyfikują swój portfel i odnotowuje w tym roku straty. Poczekaj, dodał, że odnotowuje w tym roku straty, podczas gdy ta sama ilość Bitcoina wzrosłaby o prawie 160%, czyli mamy tutaj porównanie do złota, co by było gdyby. No, a rzecz jasna, trzeba, jeżeli chodzi o te rzeczy, trzeba uważać. Dobra, co tutaj mamy? W dalszej części teraz zwrócono uwagę, że zwolennik złota był zapowiadał spadki BTC, gdy ten był handlowany na poziomie około 3800 dolarów 3 lata temu. No tak, 3 lata temu był 3800 dolarów, a dzisiaj jest po 51 tysięcy dolarów, także tak to, słuchajcie, wygląda. Kolejny tweet, słuchajcie, od BN Crypto. Tether wybił 3 miliardy dolarów. Wiadomo, że tutaj zamieniamy sobie i staramy się zamieniać kryptowaluty, wychodzi się do tego USDT, to USDT się znowu gdzieś tam zamienia, no i cały czas to aktywo jest potrzebne do tego, żeby handlować gdzieś tam po drodze ewentualnie. No i tutaj mamy właśnie informację, że Tether wybił ponad 3 miliardy USDT w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 4 grudnia, wybijając miliard na blockchainie Tron. Także tak to wygląda. I co tutaj? Wybicie nastąpiło w tym roku, pozostało już wiele miliardów USDT. Gładka tokenu pojawia się w momencie, gdy entuzjaści rynku nadal krytykują Tether za rzekomy brak gotówki w ręku, aby w pełni wesprzeć swoje rezerwy. Raporty wykazują, że tylko 2,9 podaży USDT jest wspierane przez rezerwy dolarowe. No także tak to wygląda. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Tutaj słuchajcie, jeżeli ktoś z Was miał gdzieś środki na giełdzie Bitmart, no to słuchajcie, zerkajcie sobie, bo Bitmart został zaatakowany. Użytkownicy giełdy Bitmart mają dzisiaj dodatkowy powód do zmartwień. Nie dość, że kursy większości kryptowalut świecą na czerwono, to Bitmart oficjalnie potwierdzi, że padł ofiarą ataku hakerów, także jeżeli ktoś z Was posiada, to proponuję ewentualnie sobie sprawdzić, czy coś się tam Wam nie wydarzyło, ponieważ mieliśmy zaliczony atak hakerów. Ucierpiały przede wszystkim hot wallety, czyli ETH i BSC. Giełda już kilkanaście godzin temu podjęła decyzję o wstrzymaniu wszystkich wypłat, co budzi dodatkowe obawy wśród użytkowników. No i tutaj mieliśmy tą kradzież kont, jest wszystko to opisane tutaj w tym artykule, także wszystkich aktywów, słuchajcie, nie trzymamy na giełdzie. Trzymanie na giełdzie może właśnie w ten sposób się skończyć. Środki trzymane na własnym portfelu to są nasze środki. Nikt nie ma do nich dostępu, oczywiście, jeżeli się zabezpieczamy. Natomiast no, giełdy z uwagi na to, że no, wielu użytkowników mają i aktywa są dostępne w jednym miejscu, to hakerzy będą atakować raczej giełdy niż portfele. No, wyobraźmy sobie, że hakerzy mają zaatakować 100 tysięcy portfeli, łatwiej im zaatakować jedną giełdę, gdzie jest 100 tysięcy użytkowników, prawda? I tam ewentualnie już dokonać kradzieży niż na szerszą skalę działać. No to jest po prostu
na logikę rzecz biorąc bardziej, że tak powiem, narażona na atak, jeżeli chodzi o giełdy. No i słuchajcie, ostatnia informacja, Grayscale, czyli taki fundusz inwestycyjny, on inwestuje w kryptowaluty, oni posiada takie portfolio w kryptowalutów, większość ma w BTC, natomiast oni inwestują również w inne kryptowaluty i obecnie dali informację, że tutaj mamy Grayscale. Solana cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestora oraz użytkowników, co potwierdza dzienna liczba aktywnych portfeli na poziomie 200 tysięcy. Nic więc dziwnego, że Grayscale postanowiło poszerzyć swoją ofertę o Solana Trust. Także jeżeli tak duża instytucja jak Grayscale, tak duży fundusz inwestycyjny Grayscale Investments lokuje środki w Solanę, no to podejrzewam, że ta Solana raczej będzie z nami na dłużej i tutaj raczej spodziewać się można wiele wzrostów, prawdopodobnie oczywiście w dłuższym czasie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Na koniec prośba do Was o subskrypcję mojego kanału. To pozwala mi się rozwijać, daje motywację do pracy. Poza tym już wkrótce konkurs dla moich subskrybentów. Z mojej strony w zasadzie to wszystko. Zapraszam do oglądania materiałów, szczególnie zobaczcie sobie playlistę Airdrop Kosmos. Mamy bardzo dużo airdropów, wkrótce do odebrania będzie, także zerknijcie, co Wam się ewentualnie należy. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapraszam do następnych filmów. Cześć.